Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinek Wiedźmin 3 Dziki Kong. Kontynuujemy sobie naszą przygodę krewi. Widzę, możecie zostawić like na dobry początek, wpaść na mój drugi kanał i Twitcha przede wszystkim, tam streamy aktualnie, na moment mojego nagrywania codziennie, a później różnie bywa, różnie mamy czas, jest jak jest. Życie pisze różne scenariusze. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, chciałem dotrzeć na miejsce, odszukać siedzibę Wichta, wykonać misję, która nazywa się Pogłos. Natomiast tutaj widzę jakiś wykrzyknik, coś tu się wydarzyło. No i zamierzam zobaczyć, co tu się wydarzyło. Mało jeszcze tutaj wtrącenie. Pamiętajcie, że mam aftę, także jeżeli bym jakoś mocniej seplenił albo mniej gadał trochę, to ta afta dość mocno boli w momencie, kiedy rozmawiam, także czasem lubię sobie na utkanej posiedzieć i posłuchać dialogu przez 20 minut. Jak się nic nie dzieje przynajmniej. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Jak na szczęście? Nie ufam ci. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi. Wierz mi. Praktycznie wszędzie, tylko nie w nim tu są. Ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha. Czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Oj, coś mi tu śmierdzi teraz. Raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Zabytkowy napierśnik. Coś czuję, że jak wrócę z tej willi, to on już tego napierśnika mieć nie będzie. Idę z tobą. A, no to nieważne. No kurczę. Znaczy to niebezpieczne jest generalnie. Dobra, chodź. Chyba żartujesz, mi się wydaje, że to jest. To nie jest robota dla śledzia. Chyba żartuję. To nie jest zabawa. Cokolwiek zabiło tego człowieka, jest niebezpieczne. I może się tu wciąż gdzieś czaić, więc na wszelki wypadek wolę się od was nie oddalać. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Oj, 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 rekonstrukcja, będę musiał kurczego chronić pewnie, a to mi, powiem wam szczerze, dobrze nie wychodzi. Chyba wszystkie misje, które ostatnio wykonywałem, w których musiałem kogoś chronić, to wszyscy zginęli, mam wrażenie. Grobowa cisza, jeszcze. No pewnie jakieś upiory może, albo co takiego. Hardzikiem trzeba wysadzić. Brama jest zamknięta od wewnątrz, ale wyraźnie naruszona. Coś próbowało się tędy wydostać. Na samo. O kurde. Zaraza. Służąca zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Ci to bandziory może. Srebrna zastawa? Elfie grawerunki.
bandyci. Tutaj jeszcze coś? Co tu się działo? Jakiś bankiet? Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. A to dość ciekawe, ty pierwszy raz widzę taką tutaj misję, ale widzę, że faktycznie chyba bardzo oni lubili elfów. Bo tutaj te posągi to też elfowie. Tak po twarzy, sądzę. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Na pierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Tu się bronił przynajmniej, z mieczem. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. Czyli co jest z elfami? Misje ceremonialne? Jakby do składania ofiar. A i ktoś tu siedział. Tylko nie mów, że z ludzi. Nie no, jakiś chleb albo co. Dobra, a tu? O, rycerska zbroja. No i podoba mi się już ta misja. Ślady ognia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Widzę już mniej więcej, gdzie mam się udać. Natomiast tu widzę też skrzynki. Potencjalne super rzeczy, które mogę z nich podnieść. Troszkę lutnie. Na dach też moglibyśmy chyba wejść, ale... Idźmy tą główną drogą. Liczne rany na ciele, wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek, ale w elfim ubraniu. O kurde. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nie ludzi. Może roleplayowali sobie, nie? Że są elfami. Czy coś. Uciekał, potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. A może tego? Może to jakiś oszluck? Po prostu. Zwykły potwór. Tam coś słyszę. Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Brzmi jak potwór, ale w sumie to może ktoś przeżył jednak. Oj. Coś słychać, tylko nie wiem co. Jakby psy chyba. Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój. Za cicho mam giereczkę. Otwórz. A oddech. Drzwi. Nie zrobi ci krzywdy. A kaszle, dobra. Oni tam cały czas są. Jacy oni? Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Ogniste duchy? Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak. Takich jeszcze nie widzieliśmy. I zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty właściwie jesteś? Durant Fouché Plamondon du Savarin, pan tych ziem i przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Klub historyczny. Spotykamy się tu co roku. Lubię historię. Rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości... Przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To... co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie. Nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora. Czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durant...
Dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Tusson. Potrzeba przynajmniej trzech osób. Zaraza nie chcę was narażać. Może pomożecie, no. Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy. Ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. No i dogadani. Bo w innym wypadku i tak by mu ten duch chyba chodził po tego, nie? Po posiadłości. A coś czuję, że nie przeżyją. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie. A wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. No kurde, dobra. Mogę ich dni po prostu? Będę szybciej. Cyk, cyk. Dobra. To żeby nie spalić jednego z naszych, to jest coś do podniesienia. Elfie wino. Elfie chleb. Podnieśmy, pewnie nam się przyda. Divetaf złożył u stóp Ludowika bylen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Elfi chleb. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad... A ile warty jest ten miecz? Pokaż go. Co to był za miecz? Zabytkowy to nie ma tutaj w mieczach. Zabytkowy elfi ten. Czemu ja nie mam w ogóle... Jakie ja mam trofeum na sobie? Zgrotnika, beznadzieja. Zamień to. Więcej sianka. Coś miecz chyba miałem oddać. Tak, tak, już. Miecz miałem, coś nie słuchałem. Nie słuchałem. Dobądź elfiego miecza i tarczy. Czyli mam je założyć. To czemu ich tu nie mam? Może to będzie w przedmiotach fabularnych. Prawda? Chyba prawda. Przedmioty fabularne? Tak jest. Orzesz, kurczę, blaszka. Ale dobry ten miecz, ty. Dobra, mieczyk. No i tarcza. Oj. Tarcza, pyk. No i mieczyk. Dumny elfi król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowika. Ludowik rzekł na on czas: przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... No co ty gadasz? Patrzcie na te posągi. To niemożliwe. O matko. O kurde. Ożywiona rzeźba, ty! Co jest grane? Pojebało was? Magicznymi rzeczami będziecie mnie nadupcać. Dobra, poczekaj, stop, jedzenie jakieś, cokolwiek, jaskółeczka. Coś mi tu nie gra. A ja którym mieczem w ogóle nadupcam? Tym, co dostałem? Chyba pewnie, coś czuję, że tylko ten miecz im zrobi jakiekolwiek obrażenie, szczerze mówiąc. To rzeźba jest, człowiek? Kto to kurwa jest? Dobra, zabijmy tą laskę, bo ona mnie najbardziej denerwuje. No i niestety mam mocno zużytą zbroję. Warto by... Oj, minus 50 ochrony. To trzeba jak najszybciej tutaj naprawić tą zbroję. Pokaż, ile ma procent. 50, to teraz ma 90. To ma 90, to ma 85. No to te jeszcze możemy tutaj naprawić, pyk. Dobra. Jaskółka. O, co użyłem? Groma? Co użyłem?
A wyśmienity biały miód. No to ja bym chciał. Ty, ja bym chciał użyć jaskółki, a już nie mam jaskółki. O kurczę, niedobrze. Akurat teraz? Niefortunnie. Jo, cię kręcę, ty. Ta laska spoje. A dwie laski są! Kurwa mać! Dlatego wszyscy spłonęli, tak? Tylko walcz. Bo oni napierdalają tym magicznymi rzeczami. Myślicie, że to prawdziwe laski są? Na pewno są prawdziwe. 3D na pewno prawdziwe. W sensie nie no, chodzi mi o to, czy to jakby ludzie, którzy ożyli, czy to po prostu rzeźby nadal. Co tu się odpieprza? O kurde. I co teraz się wydarzy? Przecież one ożyły. Jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Miałem takiego kolegę, który wyszedł ogłaszać przed całą szkołą jakieś postanowienie, bo został tym. Ludziom taki. A to później opowiem. Każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta przykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagium. Mówię wam, jak nic w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy, zdradliwe nasienie. Fu! Nie jesteście lepsi? Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją, ale i tak wam było mało. Wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy wy? Przecież ty też jesteś człowiekiem. Ta, poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie, ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to jako nagrodę. Bywajcie. No, Gerfard. Jest to tak zwane true. Słowa są to. No, mocny statement. Dobra, zamienimy sobie nasze miecze na inne, chyba że chcemy używać tego miecza zabytkowego. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Posortujmy sobie według typ. Potrzebujemy broni stalowej. Miecz srebrny, dobra, tu są miecze srebrne. Broń stalowa, zaczyna się mniej więcej tutaj. Więc szukamy czegoś lepszego. To było lepsze, to jest lepsze. Nie no, dużo tu mieczy jest lepszych w sumie, ale te mi dają szansę na trafienie krytyczne i dodatkowe zatrucie. Ta, wydaje mi się, że nadal bym nosił ten miecz, który mam tutaj, mimo tego, że niektóre z tych mieczy są lepsze. Na przykład ten jest 30 obrażeń więcej lepszy. To i tak bym go raczej zostawił na razie w eku. Tyle mi się wydaje, jeżeli chodzi o ulepszanie ekwipunku. Jeszcze sobie tylko naprawimy tutaj to małymi napraweczkami za 15, co naprawiałem uszkodzeń. No i miałem powiedzieć o tym moim znajomym. Miałem takiego kumpla, który... To już opowiadałem 1000 razy, ale pewnie nie każdy ogląda każdy odcinek, także myślę, że raz na jakiś czas mogę powtórzyć tą historię i trafi ona do zupełnie nowych osób. Mieliśmy kolegę, który stwierdził, że może on zostanie przewodniczącym szkoły, a my stwierdziliśmy: dobra, ja się na przewodniczącym szkoły nie znam, ale znam się na biciu innych ludzi, zastraszaniu. Stwierdziłem, że weźmiemy i będziemy po prostu chodzić po ludziach i zrobimy mu kampanię reklamową. I na początku prosiliśmy niektórych ludzi, a jak prośby nie dawały rady, no to nadupcaliśmy tutaj jakichś kidosów. No tak było, nie jestem z tego najdumniejszy, ale no taka jest tutaj historia. No i generalnie przez to, że zastraszaliśmy i mówiliśmy, że wiesz, kto liczy te głosy? Mój znajomy chłopie z mojej klasy. Jak ja się dowiem, że ty zagłosowałeś kurwa na kogoś innego, to jest przesrane, młody. Tak chodziliśmy i w końcu okazało się, że on wygrał te wybory szkolne, nie? Że jakimś cudem wszyscy zagłosowali na niego.
i wyszedł wygłaszać mowę, nie? Bo skoro został przewodniczącym szkoły, no to wyszedł i miał zacząć mówić jakieś rzeczy, nie? Że nie wiem, jak tam apel zaczynać, o może tak. No i wyszedł właśnie i zaczyna ten apel i zaczyna coś czytać i czyta i mówi tak. Cześć, jestem, mam na imię, tak jak miał na imię. Dzisiaj pokażę, przedstawię, przepraszam. No i my tam stoimy z tyłu i mówimy co on odpierdala. I on tak chyba przez, nie wiem, 30 sekund coś tam gadał, jakieś głupoty totalne. I mówił, co się dzieje w ogóle, tam, że bekę kręcimy z tyłu. I on nagle stwierdza tak. I tak mówił, że już po tych 30 sekundach coś tam przeczytał z tej kartki, nie? Bo on miał chyba kartkę. Z tego co wiem, to on miał się tylko na pamięć nauczyć, ale... No, ale też mogę, no może nie na pamięć, ale wydaje mi się, że apel powinien przebiegać w miarę smooth, że tak powiem. A to nie był smooth apel, że powinien to w miarę sprawnie sobie z tym poradzić, średnio mu poszło. I zaczął czytać, przeczytał całkiem sporą tutaj część tego, co miał przeczytać i nagle stwierdza tak. Ach, mogę zacząć od nowa? Co? A propos tego, co ten ziołuś też powiedział, tak? Czyli, że może zacząć, czy może zacząć, że zacznie od nowa, tak? I też zrobił takie, no i zaczął od nowa. I też mu najlepiej nie szło. Ale był to najśmieszniejszy dzień mojego życia. Nigdy nic do tego nie było. No i tyle z historii. Dobra. Skupmy się może na Wiedźmin 3 Dziki Gąd, witamy. Strasznie mnie to denerwuje, że tak bardzo i często wywala tą gierkę. Kurczę, to powiem wam tak, nigdy mi nie wywalało tak gierki, jak wywala mi gierkę z Wiedźmina 3. Nie wiem, co jest grane z tym Wiedźmakiem. Ale to CD Projekt Red, widzę, ma w zwyczaju już tworzyć gry, które mają pełno błędów. Ale też i tak się przyjemnie gra w tego Wiedźmina. No tylko problem jest później, że ja te odcinki muszę montować i później nie wiem, ile jest minut i się głupie. I potem, no jest trochę syf się zaczyna robić, szczerze mówiąc. Nie mam miejsca na dysku, więc nie mam jak zrenderować i... No i taki się robi nieskończoność, kółko beznadziejności. Czyli nie mogę zmontować i zrenderować, bo nie mam miejsca. Nie mam miejsca, więc nie mogę nagrywać. Nie mogę nagrywać, więc nie mogę zmontować. No i wrzucić. I takie kółko beznadziejności. Aż nie stwierdzę, że mnie to wkurza i odinstaluję grę na przykład. Jakąś inną oczywiście. I zrobię troszeczkę miejsca. Na komputerze. Dobra. Połóżmy sobie tutaj jaskółeczkę w zamian za tego. Za ten shit, co tam mamy. Zużyjmy tą... Nigdy nic dobrego nie wróżą. A, wróżą dobre rzeczy, które możemy z nich podnieść. Mam wrażenie. Kurczę, spory ten mieczyk damage zadaje. Esencja śmierci. No i co, i skupmy się może już na rozgrywce. Jesteśmy na miejscu. Jest tu wicht tak zwany. I jest faktycznie całkiem sporo łyżek wszędzie. Ja pamiętam, o czym była ta misja, zresztą w poprzednim odcinku dość mocno ją zaspoilerowałem, bo powiedziałem, że pamiętam, że była taka misja, w której... No teraz też nie chcę spoilerować, ale już to powiedziałem, więc powtórzę to, co powiedziałem, czyli była taka misja, w której właśnie pan Lusterko zaczarował pewną laskę wichta i mówię, kurczę, ale to było z dodatku przecież tego. Serca z kamienia. I mówię, kurczę, nie mieliśmy tej misji. No to się okazało, że właśnie do tej misji zmierzamy. I to jest właśnie misja, która czeka sobie spokojnie przed nami. Strasznie dużo tu potworów, więc ja bym to poomijał. Ale mega klimatycznie w ogóle to jest. Jeżeli chodzi o klimat, no to twórcy, czyli CD Projekt Red, zrobili niesamowitą robotę. I to im zdecydowanie muszę przyznać. Jest tu bardzo klimatycznie. Dziwne. Bardzo fajnie. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. To pewnie w morsie jest, co?
Jak przetłumaczysz, to jest napisane pozdrow, albo coś takiego. No, ale nie zamierzam teraz spisywać kodu Morsa, prawda? Pakujmy dupę do środka i zobaczmy, co tam się dzieje. Co tam się znajduje. Albo kto tam się znajduje. Jak Wicht wygląda, raczej wiemy. Przynajmniej ja mam taką świadomość. Mieliśmy już okazję takiego spotkać, więc w sumie dziwne, że Geralt mówi, że już wszystkie wyginęły, bo to nie jest pierwszy Wicht, którego spotykam. Co prawda tamten poprzedni był taki... Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi... Bardzo potworowaty. Jeśli nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze, to brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. No pamiętam, że ostatnio jak wykonywałem tą misję, to schrzaniłem ją i to dwa razy pod rząd. Także nie jest to łatwa misja i rozwiązanie tej zagadki i tak dalej nie jest łatwe. Aczkolwiek, o kurczę, aczkolwiek może musimy właśnie pochodzić tutaj i poszukać jakiś notatek i wtedy będziemy znali odpowiedź na późniejsze pytanie, które zada Gerwart, a którego ja nie zadam i nie powiem wam, bo nie chcę wam spoilerować. Marleno, córko moja ukochańcza, nie masz pojęcia, jaki ból przeżywa ojciec, pisząc takie słowa. Ojciec, który musi opuścić własne dziecko, przestaje być ojcem, a jego serce nigdy nie zazna ukojenia. Niestety na skutek tego, co się dzieje, nie mam wyjścia. Podobnie jak inni domownicy, musimy opuścić naszą posiadłość od czasu, kiedy klątwa zabrała nam ciebie, dając w zamian stworzenie bezrozumne i krwiożercze. Udajemy się na północ od Kowiru i jeśli kiedyś przeczytasz ten list, a będzie to świadectwo, że wróciłeś do ludzkiej postaci, to tam nas szukaj. Ja ze swojej strony mogę ci jedynie obiecać, że każdego roku będę przysyłał umyślnego, który będzie miał za zadanie sprawdzić, co z tobą, czy żyjesz i w jakiej jesteś formie. Wiara w to, że kiedyś będziesz znowu moją kochaną Marleną, daje mi siły, żeby żyć dalej. Może klątwy nie trwają wiecznie. Może znajdzie się ktoś, kto zdejmie z ciebie to brzemię, bądź zdrowa. Sorry za zaseplenienie, ale tak jak mówię, niestety afta. Awaja, boli. Tu coś jest jeszcze. A to gdzieś na dole jest jakieś wejście do jaskini, a coś tu, chyba coś takiego się znajduje. Dobra, to może pójdźmy po prostu tędy. No są tu te słowa klątwy. A tak ponadto za dużo tutaj nic więcej nie ma. O, tu możemy chyba wejść. Tam się coś świeci, no tylko to będzie miejsce, do którego się udamy raczej głównymi drzwiami. Chciałem jeszcze tutaj popatrzeć, czy nie ma czegoś ukrytego. No i tak jak mówiłem, prawdopodobnie postacią, która tutaj zaklnęła i rzuciła klątwę, to jest właśnie pan Lusterko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedyś oglądałem o tym materiał. Stąd posiadam taką informację, bo w grze bezpośrednio też informacji na ten temat nie ma, także to chyba nie jest jakiś mega spoiler. Dobra, możemy się zapakować do środka. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. No to pewnie na łyżce. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Koneser łyżek. O, pewnie jest taka osoba na świecie, która kolekcjonuje łyżki. Łyżka stara. Niesamowite w sumie. Na pewno jest taka osoba. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Ludzie wszystko zbierają, wszystko. Nie ma takiej rzeczy, której człowiek nie zbiera. O! Szkatułeczka? A, poplamiony dziennik. Od kilku dni odczuwam dziwne zawroty głowy. Nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś takiego. Jak tak dalej pójdzie, to chociaż nie znoszę guseł i guślarzy, będę musiała iść do jakiejś zielarki. Zawroty głowy nie ustępują. Najgorsze, że dołączył do nich ból. Czasami tak silny, że ledwo widzę. Byłam u zielarki. Stara, wstrętna baba przyglądała mi się, jakby nie wiem kogo zobaczyła, co najmniej jakieś straszydło. Dała mi mieszankę jakiegoś świństwa, które piję dwa razy dziennie. Na razie nie pomaga. Dzisiaj jak co dzień spojrzałam w lustro i oniemiałam. Zwykle sprawdzam, czy nie pojawiły się jakieś zmarszczki, czy nie mam cieni pod oczami, a dziś zmarszczek co prawda nie zauważyłam, ale wolałabym zmarszczki. Na piersiach wyrosły mi włosy, to obrzydliwe, to na pewno sprawka tych przeklętych ziół.
Byłam u zielarki, żeby ją zatłuc, ale znalazłam tylko pustą chatę. Musiała wiedzieć, co się ze mną stanie i zawczasu wzięła nogi za pas. Moja rodzina zaczyna coś podejrzewać, chociaż starannie obcinam włosy, które rosną mi coraz szybciej. Długo odsuwałam od siebie tę myśl, ale dłużej nie mogę. Być może to nie zioła doprowadziły mnie do tego stanu, tylko klątwa dziada proszalnego, którego onegdaj pogoniłam. Muszę to wyjaśnić, chcę wynająć człowieka, który znajdzie zielarkę. Nie mogę myśleć, trudno się pisze, samotność, rodzina, brak. Jeść chcę, jeść niedobra łyczka, puste łyczki, nikt jeść boli. Lustro. Kłamstwo. Nie. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraz. Aż mnie ciarki przeszły, jak przeczytałem to lustro. Pan lusterko, lustro? No, myślę, że jest to jakieś powiązanie. Tak słyszałem kiedyś i czytałem. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Oki. Srebrna łyżka, drewniana łyżka. O kurde, to my też będziemy mieli cały skład, widzę. Łyżek. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. No, zgadza może się. Potworem jest autorka tego dziennika. No, Gerward. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ty to mądry. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. No kurde, tam jakiś truposze, tutaj kolejne łyżeczki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Raczej tutaj nic nie znajdziemy, tylko chodząc za tymi łyżkami. Łyżka klucza, łyżka proszę klucz. Jednak. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Zaświadcza się, że przedmiot aukcji, zabytkowa łyżka klucz wykuta w pracowni, należała do właściciela barżanciarni. Zapytaj właścicielkę barżantarni o tajemniczą łyżkę. O proszę, tego też nigdy nie spotkałem takiej łyżki, no ale skupmy się tutaj na wykonywaniu misji, która nazywa się Pogłos. A, jeszcze mam opcjonalny, możemy odczytać w bestiariuszu informacje na temat wichta zbierającego łyżki. No dobra, tylko gdzie ja znajdę takiego wichta? To jest dobre pytanie. Mamy, o kurde, skipło mi. Gdzieś tu miałem, naprawdę. Nie no, gdzie był ten wicht? O jest. To jest zwykły wicht. No właśnie, mówiłem, że spotkaliśmy wichta już wcześniej, bo mamy tutaj jego obraz. Mówi się, że martwi lubują się w ciszy. Nie wiem jak martwi, ale wichty na pewno. I tutaj mamy wichta plamistego. Najlepiej uchroni nas przed wichtem plamistym spokój i cisza. Fragment rozprawy na temat wichta plamistego pióra Roderika Gilligana. Nic ciekawego się nie dowiedziałem, bo w sumie nie przeczytałem nic. Myślałem, że Gerward coś powie. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Tutaj możemy coś podnieść, łyżki. Gnijący list. Dużo czytania. Drogi panie Levasseur, wiem, że od lat para się pan tropieniem ludzi wynajętych spod prawa. Mam do pana nietypowe zlecenie. Zapewne zastanawia się pan, dlaczego ściągnąłem pana tutaj, a nie możemy się spotkać osobiście. Otóż w mojej obecnej sytuacji jakiekolwiek spotkanie jest bardzo ryzykowne. I to nie dla mnie, a raczej dla tego, kto się ze mną spotka. Nieważne. Chodzi o to, że za mój obecny stan odpowiedzialna jest klątwa, albo co mam nadzieję, dlatego się do pana zwracam. Pewna zielarka, która jakiś czas temu dała mi lekarstwa. Problem z tym, że wkrótce po mojej u niej wizycie kobieta przepadła jak kamień w wodę. Bardzo pragnę wyjaśnić sprawę mojej choroby i dlatego wynajmuję pana. Proszę, żeby pan znalazł kobietę, która jeszcze niedawno parała się ziołolecznictwem w tych okolicach. Kiedy ją pan spotka, proszę wyciągnąć z niej wszelkie informacje na temat leków, które onegdaj mi dała. Jeżeli moje cierpienia są wynikiem jej podłości, niech pan weźmie od niej antidotum. Nie pożałuję pan, bowiem jestem osobą zamożną. Nie będę szczędziła zapłaty. Jeśli zaś okaże się, że za niedolą moją nie stoi zielarka, proszę ją wtedy puścić, bo oznacza to, że jestem w mocy straszliwej klątwy, z której chyba tylko jakieś bóstwa mogłyby mnie wyciągnąć, a którą rzucił na mnie pewien żebrak. Przebrzydły pewnego wieczora, kiedy urządziłem przyjęcie dla przyjaciół. Gdy z kolei tego parszywca udało się panu znaleźć, zapłacę cenę podwójną. Niestety ze znaków szczególnych, które by mogły pana w jakikolwiek sposób na niego naprowadzić, pamiętam jedynie tyle, iż twierdził, że jest sprzedawcą luster. Świadoma jestem, że to niewiele, ale zawsze więcej niż nic.
Ale czyli jednak dowiadujemy się, kto to rzucił tą klątwę ostatecznie. Na tej łóżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. No to znamy pewnego handlarza luster i chyba wiemy, kto tą klątwę ostatecznie rzucił. Tak mi się wydaje. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Okej. Okay. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Tu jeszcze mamy coś. Łyżka. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Fajne by było, jakbym ja tutaj sobie na przykład badał te kościotrupy i tak dalej, a za naszymi plecami by ten wicht wszedł. To było, ale nie żeby się odpaliła cutscenka, tylko żeby on normalnie wszedł. To było całkiem creepy. Ale miałoby to jakiś swój urok. Czy ten wichta, czy tego wichta znajdziemy tutaj w piwnicy? To jest moje pytanie. Na razie nie widzę go. To rzeczywiście wygląda jak leży wichta. Dość nietypowe, ale jednak gdzieś tu musi być jego kocioł. O, jego kocioł, no i tu jest. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. A tutaj co się na przykład znajduje? Chciałbym tutaj zajść. Oj, ja słyszę go. Dobra, chodźmy do tego kocioła, zajrzyj do kotła. Bo coś czuję, że jak pójdę dalej, to możemy pominąć ważną scenę i niestety może nam się może nie udać z tego powodu. Zwyczajna łyżka, stara. Kurde, ja do każdej łyżki będę podchodził i ją badał. Stół, zastawa, wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest obłożony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Kurde, to może pójdziemy na dół, tylko ja nie chcę, żeby Wicht stwierdził, że atak na mnie to jest dobry pomysł, ty. Kurwa. Coś skrzyczy, skrzypi. Naprawdę czasem ten mój język polski to jest jakaś tragedia. No właśnie, znajdziemy tu coś na bank ciekawego. Książeczka. Klątwy, potworze i onych omówienie. Wstęp. Klątwy zmieniające człowieka w istotę potworną istnieją z dawien dawna. Różne jest ich pochodzenie i różne działanie. Silne to bywają klątwy i trudne do zdjęcia. Wszystko bowiem co krzywdą ludzką jest okupione, ma trwały efekt. Bywa tak, że klątwę narzucić może zwykły człek. No dobra, nic się tu raczej ciekawego. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Nie dowiemy. Możemy tutaj zejść. Czy to są... tysiące łyżek. O kurde. Wicht musiał je gromadzić latami. Faktycznie łyżek sporo. Zwyczajna łyżka. A Gerard i tak stara. Przyjdzie do jednej łyżki, która tam jest i powie, że to zwyczajna łyżka stara. Teraz mnie coś rozdupcy. Dobra, tu możemy w sumie wejść. No kurde, ja bym poszedł tam dalej, no zapisz. A, zamknięte, no dobrze. Czyli tam akurat mamy nie iść. Tu jeszcze coś jest chyba do zbadania, zbadaj. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Oczywiście, że łyżka, nic w niej niezwykłego, dobra. W takim razie pakujmy się do środka. No i zaszyjmy się na tego wichta. W tej szafie może. Nie wyczuje nas jakimś tam swoim węchem albo czymś takim. Ja bym chyba umarł z nudów, jakbym w takiej szafie 3 godziny musiał siedzieć. Ale oni pewnie mają medytację na jakimś innym poziomie. Ale paskudny skurwysyn.
Oj, właśnie coś czułem, że to będzie taka scena. Spróbuj zdjąć klątwę, zaatakuj potwora. O kurwa, ale przerażające to jest. Ale fajnie to zrobili, podoba mi się ta misja. Tajemnicza bardzo. No spróbujemy zdjąć klątwę, no. Myślę, że po prostu musimy z nim zjeść. Z własnej woli. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Kurwa, Gerwald. O fuj. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli. Jak brzmiała ta klątwa? Nikt z tobą nie usiądzie do stołu. Nikt nie zje z tobą posiłku, tak? Przypomnij, Gerwald, przypomnij. Nie będziesz chciała spojrzeć w lustro. A teraz zajmiemy się tobą. Ach, takie przydomowe zwierzątko. Klątwa brzmiała, tak. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Zjedzmy łyżkami, zjedzmy bez łyżek. No i zawsze tu spierdoliłem to. Jeszcze raz. Spokojnie, widzowie. Nie ma co się spieszyć. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zasiądliśmy. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Bo jest pierdolonym wichtem. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: do stołu zasiadliśmy, spojrzy na siebie w lustrach, się już odmieni. Już nigdy nie ma łyżki, która cię nakarmi. No to idąc tą logiką, wydaje mi się, że powinniśmy zjeść łyżkami. No bo skoro nikt nie usiądzie z tobą do stołu, to musimy usiąść do stołu. Skoro nikt cię nie nakarmi, nie ma łyżki, która cię nakarmi, to powinniśmy zjeść łyżkami. Powinniśmy się nimi wymienić i zjeść nimi. Wymiana łyżkami. Od lat szukasz właściwej łyżki, prawda? Ale klątwy bywają przewrotne. Tej może chodzić o to, żeby nie jeść swoją łyżką. Dlatego się wymieniliśmy. Chujoza wyjdzie. Coś tu nie gra. Może coś pominąłem? Nie, spokojnie, Wicht. Wstanę teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie, zaraz wrócę. Uspokój się. Akcji. Czyli chujoza, no nie wyszło, no ale... No brzmiało to chyba najbardziej logicznie, tak samo jak z tym pieprzonym tym zaraz, kwiatem. Nie podziałało. Najadłem się paskudztwa na marne. Najmniej mam wywar dla Regisa. A wichta mogę już tylko zasiec. Podążaj za uciekającym wichtem, wróć do Regisa. Nie wiem, to co mieliśmy zjeść bez łyżek. Bez sensu, kurwa, ta klątwa jest. Wydaje mi się, że bez łyżek powinniśmy zjeść. Nie wiem, kurwa, głupie tak. Chodzi na to, że zatłukę wichta w jego własnej składnicy złomu. Zabić wichta, wrócić do Regisa i zostawić wichta. Co to za życie, co? A nie wiem, widzowie. Przepraszam, no.
Wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsza decyzja. Co? Przeszła ci ochota? Sorry, wiście. A może jakby ci tak akcji pierdolnąć? No, chyba niekoniecznie to zadziała. Już po sprawie jest. Walka z bossem jest już odpalona, teraz już nie ma wycofki. Szkoda, kurczę, nie wiem co do końca trzeba było zrobić. W takim razie, wydaje mi się, że zjeść bez łyżek. Ale no to wyglądało najrozsądniejsze, na bardzo rozsądne rozwiązanie, szczerze mówiąc. Wybrałem je trzeci raz, mam wrażenie, pod rząd, bo trzeci raz mi się nie udało tutaj odczarować tego wichta. Jest to możliwe, odczarowanie tego wichta, bo już wiele razy widziałem, że ludziom się udawało, natomiast no nie wiem, mi nigdy. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że moje myślenie było logiczne i że wybór został podjęty odpowiedni. Jakbym miał się cofnąć, wybrałbym to samo w sumie. Tylko no na podstawie tej wiedzy, którą teraz posiadam, to bym wybrał inaczej, ale generalnie uważam, że całkiem zacny to był wybór. I to co chciałem powiedzieć jeszcze, to kurczę, ta broń wygląda jakbym grał w Metina, szczerze mówiąc, a nie Wiedźmina. Strasznie się świeci. O kurde. Skrywiłem z tą klątwą. Ale przynajmniej Regis dostanie to, czego chciał. No niestety. I łeb mu utniemy. Może dostaniemy za niego jakieś sionko. Szkoda, że od razu jak zbieramy te trofea, to mi się one nakładają. A nie, teraz mi się nie założyło na płotkę. A czasem się zakładałem na płotkę, nie wiem od czego to zależy. No, do kitu. Dodatkowe doświadczenie, beznadziejne te trofeum. Sorry, ale wydaje mi się, że generalnie zagrażałeś życiu innym osobom, wydaje mi się, że mniej cierpienia będzie miała w momencie, kiedy ją zabijemy, szczerze mówiąc. Żyje tak pewnie od wielu, wielu lat. I jak rozwiązania nie znalazła, tak pewnie rozwiązania nie znajdzie. Fajny by był tu jeszcze easter egg, jakbyśmy gdzieś tu z pana lusterka spotkali, jakbyśmy wychodzili i tutaj by lustro leżało. Było zajebiste. Też no. Ale z tym panem lusterko samo nawiązanie też spoko. Ja lubię takie rzeczy jak właśnie takie, żeby ciarki przechodziły, ale żeby nie było straszne. Fajne to by było, jakbym teraz wychodził normalnie i pana lusterko zobaczył gdzieś w oddali, jak znika albo coś takiego. To było, no na samą myśl takie mnie ciarki przychodzą, tak, ale takie fajne ciarki, takie wręcz podekscytowania. Mogli tak zrobić, wydaje mi się, że to jest fajne, kiedy tak się dzieje. Tutaj, kto to? Zwykli ludzie, bandyci, zwykli ludzie. No dobra, chowam w takim razie miecz, udajemy się do Regisa. Mamy to, co było nam potrzebne do stworzenia eliksiru, który przywoła Deadlava i miejmy nadzieję, że Deadlava zaprzestanie tutaj ataków zbrodniczych, zbrodniarskich na ludność tu są. Na rycerzy właściwie tu są. Bo wtedy otrzymamy sowitą zapłatę od danej Herietty. Misja to misja, płacą, to wymagają, proste. Mogę już tędy jak człowiek wejść? Mogę. Znaczy jak człowiek, jesteśmy w katakumbach, więc tak średnio chyba człowiek. Ale... Znaczy już nie muszę tunelami walczyć z tymi, z potworami. To jest w sumie sporo rzeczy, możemy sobie popodnosić. Jakieś książki, co z Temerią? A co z Temerią? A nie ma dziś Temerii wolnej i niepodległej. To jest opis Temerii, ale Temerii przed tym jak została tutaj uwolniona i teraz jest pod władzą Nilfgaardu. Ale jako lenne państwo. Biografia wampira. Jedną z najbardziej niezwykłych istot, jakie spotkałem w czasie swych licznych przygód u boku Wiedźmina, był wampir Regis, a właściwie Emil Regis. Jak sam twierdzi, miał 428 lat i był potomkiem nieszczęsnych istot uwięzionych w naszym świecie. Nigdy nie wyjawił nam, dlaczego zdecydował się dołączyć do poszukiwań Ciri. Nigdy wcześniej jej nie spotkał, nie doczekał też jej odnalezienia. Zginął na zamku Stygia w pojedynku z szalonym czarodziejem Wilgeforsem, który stał za całą intrygą. Okej, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie tak bardziej dokładnie.
Ale no, to w sumie ciekawe. Trochę mamy backgroundu dzięki temu, co przeczytałem. Nawet te kilka zdań były, nadały nam takiego backgroundu, skąd my w ogóle znamy Regisa i co on tu robi, ile ma lat i tak dalej. Ale się można było chyba domyśleć, że wampiry są w miarę stare. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Szpiegujesz mnie? Wysłałeś za mną swoich szpiegów? Stróżów. Gdyby coś poszło nie tak, mógłbym szybko przyjść ci z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej, szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów. Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Tam jest fajna zbroja. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobra, to chodźmy. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko... Wygląda na to, że będzie ciekawa wycieczka. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi.
Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą, klamka zapadła. Chodźmy do Teshammutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Dziwna sytuacja. Teshammutna. Tutaj jest fajny pancerz, powtarzam. Spoko. Trzeba będzie zdobyć. O, widzę skrzynkę wiedźmińska, taka bardzo... Tak wygląda, taka wiedźmińska. Chętnie bym się tam udał. Generalnie jak będzie możliwość zatrzymania odcinka i zapisania gry, to to zrobimy. Wydaje mi się, że jest koło 50 minut, 60 minut, czyli tak idealnie na odcinek. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Powinno wystarczyć dla widza. Nie za długo, nie za krótko, idealnie. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. Oj. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Dobra, pakuj się do klatki. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Posłuchajmy jeszcze tego dialogu. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. To całkiem ładna kraina akurat wam się trafiła. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, godzina 14-16. Zapraszam na Twitcha, tam streamy na moment nagrywania codziennie, ale też są, nawet jak nie codziennie, to w miarę często. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.